aktywista LGBT i kandydatka na opona liście stypendystów Fundacji Obamy Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i Bartosz Staszewski na liście stypendystów Fundacji Obamy. Znany z rozwieszania tabliczek Strefa Wolna od LGBT aktywista Bart Staszewski oraz Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, którą lewica starała się uczynić rzecznikiem praw obywatelskich, znajdują się na liście stypendystów Fundacji Obamy. To jedyni stypendyści z Polski. Informacje można znaleźć na stronie fundacji. Program Obama Foundation Leaders, Europę to 6-miesięczny, wirtualny program rozwoju przywództwa i zaangażowania obywatelskiego, którego celem jest inspirowanie, wzmacnianie i łączenie wschodzących liderów z całej Europy. W projekcie biorą udział 34 osoby z Europy, w tym dwie z Polski. Są nimi Staszewski i Rudzińska-Bluszcz. Na stronie fundacji zamieszczono ich biogramy. Staszewski został przedstawiony jako działacz organizacji pozarządowej z Polski Wschodniej, organizujący parady równości w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni do działalności na rzecz zmian. Bart czerpie inspiracje z oporu i solidarności wczesnych aktywistów LGBTQ podczas zamieszek w Stonewall i jest zafascynowany walką z propagandą anty-LGBTQ u boku odważnych młodych ludzi, którzy mają nadzieję na lepszą przyszłość, czytamy w biogramie aktywisty. Rudzińską-Bluszcz opisano jako osobę zaangażowaną w walkę o prawa człowieka w Polsce. Wygrała ponad 30 przełomowych spraw dotyczących praw obywatelskich i praw człowieka, koncentrując się szczególnie na grupach zmarginalizowanych, takich jak społeczność LGBTQ, migranci i uchodźcy oraz dysydenci polityczni, czytamy. Staszewski jest znany w Polsce głównie z prowokacji związanych z aktywizmem na rzecz ruchu LGBT. Od pewnego czasu pojawia się on w gminach, które przyjęły uchwały wspierające rodziny i sugeruje, że nowe zapisy uderzają w lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe. Do tabliczek z nazwami miejscowości doczepia takie, które sugerują, że jest to strefa wolna od LGBT. Potem robi im zdjęcia, opisuje sprawę w języku angielskim i udostępnia w mediach społecznościowych. Mylna informacja idzie w świat. Z kolei Rudzińska-Bluszcz była kandydatką lewicy na rzecznika praw obywatelskich. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała jednak negatywnie wniosek w tej sprawie. W głosowaniu nad jej kandydaturą wzięło udział 22 posłów.